Meister. Bezpośredni strzał do kłódki. No i bohater wchodzi do jakiegoś pomieszczenia. Każdy z nas widział taką scenę, gdzie ktoś strzela do kłódki i po prostu rozwala ją, kłódka się rozpada i wchodzi. Czy jest to prawdziwe, czy jest w ogóle realne? Dzisiaj zamierzam to sprawdzić. Jednak ze względów bezpieczeństwa nie będę strzelał z przyłożenia, ponieważ no nie chcę dostać rykoszetem. Wiecie, kula trafi w twardą powierzchnię i zrykoszetuje. W którą stronę? Nikt tak naprawdę nie wie, więc nie będę ryzykował takich rzeczy. Strzelę z 10 metrów, ale powiem wam, że pocisk tak z przyłożenia i z 10 metrów ma praktycznie tą samą energię. Jest troszeczkę może mniejsza ta energia, więc nic tutaj nie ugramy, jak będziemy strzelać z takiej odległości. A tak jak powiedziałem, bezpieczeństwo tutaj jest najważniejsze. Niedawno zrobiliśmy takiego shorta, strzelaliśmy do kłódki i bardzo wam się podobało. Mieliśmy bardzo dużo wyświetleń i też komentarzy była masa właśnie pod tym shortem. Oczywiście też między innymi to, że na filmach strzelają z przyłożenia. No teraz wiecie, dlaczego tego nie będę robił. Były też inne propozycje i stwierdziłem, że może zrobimy z tego oddzielny długi film. I oczywiście jeśli dłuższy film, to musimy mieć trochę więcej kłódek, różnego rodzaju kłódki i też różnego rodzaju kalibry. Tam był tylko 9 mm. I co dzisiaj dla was przygotowałem? Mam 4 kłódki. Gruby łańcuch, na którym zawieszę każdą kłódkę. Zacznę od takiej małej kłódki, jest to kłódka żeliwna, dosyć tania, około 10-15 zł, już nie pamiętam. I co jest istotne? Zawsze będę strzelał od najsłabszego kalibru po najmocniejszy i to będzie w takiej kolejności. 2-2-3, boczny zapłon, potem będzie 9 mm, następnie będzie breneka, jeśli uda oczywiście mi się trafić, ale z breneki nie będę strzelał na 10, tylko na jeszcze większym dystansie, ponieważ jest to dość niebezpieczny pocisk. I na końcu dopiero będzie 2-2-3 z AR-15. Natomiast jeśli chodzi o kłódki, to strzelimy najpierw do tej małej, następnie sobie strzelimy do dużej kłódki, ale też żeliwnej. Gruba jest ta kłódka naprawdę i ciężka. Potem strzelimy do podobnej kłódki, trochę mniejsza, ale to oczko, ten czpień jest podobnej grubości co ta kłódka. Ta jest trochę większa, natomiast ta jest stalowa i mam wrażenie, że będzie bardziej wytrzymała. I na końcu strzelimy do takiej naprawdę mocnej, czpieniowej kłódki. Myślę, że ona jest najmocniejsza, najbardziej wytrzymała. Zobaczymy za iloma strzałami i jakim kalibrem uda się ją rozwalić. Co istotne, ona jest mosiężna, nie jest stalowa, tylko mosiężna. No mosiąc wiadomo jest odporny, mniej wytrzymały, trochę bardziej miękki niż stal, ale zobaczymy. Ta kłódka była najdroższa, kosztowała 100 zł. Te dwie kłódki po około 25-30 zł. No i oczywiście łańcuch stalowy, na którym zawieszę. I teraz jak będę strzelał, to za każdym razem będę sprawdzał, czy kłódka działa, czy uda się ją otworzyć normalnie kluczykiem. Jeśli będzie taka sytuacja, że nie będę mógł tej kłódki otworzyć, to wtedy zostawiam i strzelam aż do momentu, aż będę w stanie kłódkę po prostu otworzyć, ona się rozlecić, czy po prostu ten czpień wypadnie. Nieważne, ważne po prostu, żeby otworzyć kłódkę. I jeszcze takie jedno małe objaśnienie. W momencie, kiedy na przykład boczny zapłon nie rozwali kłódki, dziewiątka ją rozwali, no to wtedy już wiadomo, nie strzelamy z kolejnych kalibrów, bo nie ma sensu, kłódka została otwarta. Słuchajcie, zaczynamy. Pokażę wam miejsce, w które będę strzelał. Będzie deska za kłódką, która będzie powodowała, że kłódka nie będzie miała amortyzacji, będzie oparcie, więc cała energia strzału będzie skierowana właśnie na kłódkę. Nie będzie takiej sytuacji, że kłódka jest po prostu zawieszona na haku, czy też na łańcuchu. Będzie strzał i kula po prostu się ześlizgnie. Wiele osób pisało mi w komentarzach, żeby trafić po prostu w ten pałąk, w ten czpień. Ale powiem wam, że to przede wszystkim jest bardzo trudne, ponieważ tutaj mamy jakiś 1 cm grubości, może 12 mm. Z 10 metrów będzie bardzo trudno trafić pociskiem, który też jest stożkowy, tak żeby trafić idealnie centralnie, bo to musiałbym naprawdę co do milimetra trafić, żeby ta kula po prostu nie ześlizgnęła się ani w jedną, ani drugą stronę. Więc no, raczej będzie to mało realne trafić tak idealnie. Był jeszcze pomysł, żeby tak ustawić tą kłódkę i w momencie, kiedy ona jest zamknięta, trafić w tę stronę, ale tutaj też musiałoby być oparcie, żeby siła uderzenia tego pocisku spróbowała wyrywać tą kłódkę, wyrywać ten czpień. Niestety nie wiem, czy będę miał taką możliwość na tej mojej tarczownicy, żeby to zrobić. Myślę, że najprościej będzie ją po prostu tak ustawić, deska będzie z tej strony i trafić centralnie w kłódkę. Czpień jest zaokrąglony i nieważne w jaką stronę byśmy, w którą stronę byśmy ustawili tą kłódkę, zawsze będzie dokładnie taki sam, więc nie ma sensu próbować trafić właśnie w ten pałąk. Ok, słuchajcie, zaczynamy. Pokażę wam miejsce i od razu przyczepimy pierwszą kłódkę. Ok, mamy przygotowaną deskę, na niej będzie się zapierała kłódka. Teraz muszę zaczepić łańcuch. Strzelamy z pistoletu bocznego zapłonu. Jest to Smith & Wesson Victory. Bardzo fajny pistolet, już kilka razy wystąpił u nas na kanale. Także przede wszystkim to będzie pierwsze strzelanie z tego, czyli boczny zapłon.
No tak, jeszcze trzeba centralnie trafić. Tutaj trafiłem tylko w róg, więc musnęło ją, strzelamy dalej. Chciałbym po prostu centralnie w miarę trafić w nią, żeby ten strzał był pewny. I poza tym, jeśli trafię nawet pierwszy raz, to być może strzelę jeszcze z drugi, trzeci, żeby się upewnić, że boczny zapłon po prostu nie daje rady na tego typu kłódkę. Strzelamy dalej. Słuchajcie, mamy strzał tutaj, w tym miejscu. Praktycznie nie ma żadnego wgłębienia, nie ma żadnego zniekształcenia, pęknięcia. Myślę, że kłódka spokojnie będzie działać. Zaraz to sprawdzimy. Odpadła tylko ta blaszka, ale normalnie kłódka działa. Więc strzelamy jeszcze raz, może dwa razy strzelimy z bocznego zapłonu i potem przejdziemy na coś mocniejszego. Kłódka dostała przynajmniej 5 razy, raz, dwa, trzy. Nie, praktycznie nie ma żadnego śladu. Zobaczcie, co się stało. Mechanizm musiał zostać uszkodzony w środku, pomimo że kłódka nawet nie pękła. Mieliśmy wrażenie, że tylko powierzchowne są te jakby zdarcie lakieru, nie wiem w ogóle co jest lakier, odpryski po prostu pozostawione po ołowiu z pocisków, a mimo wszystko kłódka już nie dała rady. Ciekawe, czy jestem w stanie to jeszcze raz włożyć. Ale kłódka działa. A zależy nam na tym, żeby kłódkę rozwalić, ponieważ ktoś, kto będzie chciał ją przestrzelić, będzie chciał wejść, nie będzie miał kluczy. Więc strzelamy dalej, ale tym razem już pistoletu 9 mm, czegoś mocniejszego. No i słuchajcie, pierwszy strzał od razu pękła. Tutaj mamy takie niesamowite wgłębienie, w momencie kiedy ona dostała, wbiła się w tą deskę trochę. No, czyli tak jak myślałem, 500 dżuli, bo tyle ma pocisk 9 mm, zrobiło swoje. No i taka mała kłódka została rozwalona. 22 LR teoretycznie nie dał rady, pomimo że rozwaliło ten mechanizm i w momencie, kiedy otwieraliśmy kłódkę, ona już, ten czpień już wypadał, ale sama kłódka cały czas jeszcze się trzymała. 9 mm, jeden strzał i po kłódce. To już jest kawał kłódki. Ten czpień jest gruby. Pytanie, czy jest sens strzelać z bocznego zapłonu do takiej mocniejszej kłódki, ale tak dla pewności strzelimy kilka razy, żeby się upewnić, że ona wytrzyma. Trzy strzały, sprawdzimy, czy tutaj uszkodziło mechanizm. Nie, tutaj działa. Tak jak powiedziałem, nie ma chyba sensu strzelać z bocznego zapłonu do takiej masywnej kłódki. Nie ma żadnego wgłębienia, nie ma pęknięcia. Myślę, że będzie działać. Tak, tak, działa i wszystko jest tak, jak powinno być. No to co, strzelamy jeszcze raz. Dwa kolejne strzały i teraz zobaczcie, to był ten pierwszy, spowodował odłamanie tutaj tego kawałka na rogu. To był kolejny strzał, też delikatnie pękła ta kłódka. Czy jesteśmy w stanie otworzyć ją? No nie, a czy działa? No tak, otworzyła się, w końcu zatrzask załapał, ale nie otworzylibyśmy tej kłódki jeszcze, więc strzelamy jeszcze raz. Deska już pękła. Ale strzelamy dalej. Cały czas działa, cały czas jest zamknięta. No trudno. Koniec zabawy. Strzelamy z czegoś mocniejszego. Już się trochę znudziłem. Słuchajcie, strzelimy sobie ze strzelby, użyjemy loftki. Mamy tutaj jakieś 10-11 kulek, średnica 7 mm. Zobaczymy, czy uda się rozwalić. Myślę, że potrzebne będzie coś mocniejszego, jakaś breneka, ale sprawdźmy to.
Kulki z loftki mają to do siebie, że lecą we wszystkich kierunkach, tak mniej więcej w takim obrębie, więc pewnie coś trafiło, ale widać, że nie ma żadnych zniszczeń, więc lecimy po inny nabój, mocniejszy. Słuchajcie, przesunąłem się trochę dalej, znacznie dalej, ponieważ będę strzelał z breneki. Zobaczcie, trafiłem tutaj, mamy bardzo mocne wgięcie, kłódka jest już mocno sfatygowana, ale cały czas się trzyma. W takim razie strzelam dalej, ale tym razem z 2-2-3. No to co, zakończyliśmy żywot tej kłódki. Dostała centralnie, pękła. Nie opowiadajcie mi, no nie mówcie mi, że nie wejdziemy jeszcze tutaj. Muszę strzelić jeszcze raz. Okej. Słuchajcie, ten drugi strzał już zakończył sprawę, ale chciałem mieć pewność i strzeliłem jeszcze raz. Weszliśmy w końcu. Kłódka pokonana, choć powiem wam, że naprawdę była twarda. Zresztą widzieliście. I kolejna kłódka. Powiem wam tak. Ta wydaje się mniejsza od tamtej żeliwnej. Ten pałąk jest tej samej średnicy, ale ona jest chyba wykonana z lepszego materiału. Stal lub jakiś tam stop po prostu taki bardziej twardszy. Zobaczymy, czy wytrzyma tyle samo, ile poprzednik. Słuchajcie, nie strzelamy z bocznego zapłonu, nie ma sensu. Przechodzimy od razu na 9 mm para. No i zobaczymy, jak to pójdzie. Pierwszy strzał, sprawdźmy to. Tego się nie spodziewałem. Pierwszy strzał i od razu dziura wywaliło zamek. Co prawda, otworzyć nie otworzę, klucza też nie włożę, więc walimy dalej. Strzelę jeszcze ze 2-3 razy z 9 mm, potem przejdziemy na coś mocniejszego. No, powiem wam, że spodziewałem się czegoś więcej po tej kłódce, ale zobaczcie, że ona była dużo cieńsza. To znaczy ścianki miała dużo cieńsze niż ta poprzednia. Ścianki tej, a ścianki tej. Te są dużo grubsze. Myślałem, że żeliwo, to pewnie też jest jakieś żeliwo w takim razie. Ta okazała się dużo bardziej wytrzymała. No cóż, lecimy dalej. Tutaj mamy kłódkę trzpieniową. To jest inny kształt, inny rodzaj kłódki. Ona była najdroższa, kosztowała prawie 100 zł. No, widać, że jest solidna, czuć, jest naprawdę ciężka. No, ale się okaże, że co, strzelimy pierwszy raz z 9 mm i ją rozwalimy? Zobaczymy. Już mnie nic nie zaskoczy. A to w ogóle nie wychodzi. No. Próbowałeś? No niestety, oczka są za cienkie, albo właściwie trzpień jest za gruby. I musimy zrobić trochę inaczej. Coś takiego. No i lecimy. Najtwardsza kłódka, najdroższa, 9 mm. Okej, trafiłem tam, gdzie chciałem. Sprawdźmy. I zobaczcie, kłódka jest mosiężna. Mosiądz jest dosyć elastyczny, plastyczny. Wgiął się tutaj, ale za to jest na pewno mniej kruchy niż to żeliwo. Żeliwo w momencie, kiedy strzeliśmy na początku, nic się nie stało, nie było żadnego wgłębienia. W mosiądzu mamy wgłębienie, ale czy kłódka działa? Okej, zobaczcie, co się stało. Próbuję ją otworzyć, ale wkładka, czyli zamek, został ściśnięty po tym strzale. Tutaj też widać. O, coś tam widać. Został mocno uszkodzony. Tam w środku musiał zostać ściśnięty i nie jestem w stanie włożyć tego klucza. Nie ma sensu, nie ma szans. Tak musi zostać. Strzelamy dalej. Nic nie zrobimy. Nie otworzę jej w tym momencie. Dla pewności strzelę jeszcze raz z 9 mm z pistoletu, a potem przejdziemy na większy kaliber. Zobaczcie, klucz się wgiął.
Tutaj mamy drugi strzał, centralnie. Oczywiście jest wgłębienie. Klucz nam się wgiął. Pękł. Mam wrażenie, że jest lekkie pęknięcie z drugiej strony tutaj i takie wgłębienie z tej strony, na pewno to widzicie. Ale oczywiście czpień cały czas trzyma. Strzelimy w takim razie z czegoś mocniejszego. Breneka, lecimy. Coś tam trafiłem. Słuchajcie, nie wiem, trafiłem chyba gdzieś tutaj. Tutaj są jakieś ślady. Strzela jeszcze raz. Gdzie jest kłódka? Czy ktoś widział kłódkę? A jest. A, zobaczcie. Jednak breneka to jest breneka. Wszędzie mamy jakieś opiłki, odpryski od tego strzału. Mocny strzał zaraz tutaj przy zamknięciu. No, powiem wam, że jest energia ogromna, ale czy otworzyła? No nie otworzyła. W takim razie darujemy sobie brenekę, strzelamy z 2-2-3. Myślę, że strzał gdzieś w tą okolicę załatwi sprawę. No i mamy to. Któryś tam kolejny strzał, no właściwie trzy strzały, które były teraz, trafiły wszystkie. Któryś musiał rozwalić na tyle, że spokojnie ten czpień w tej chwili już wyjdzie. O, właśnie. No, powiem wam, że faktycznie jest solidna kłódka. Newralgiczne miejsce to jest oczywiście tutaj. Jeśli trafimy dobrze, tak centralnie uda nam się, to wtedy jest szansa, że przełamiemy, rozwalimy ten metal i ten czpień po prostu wyjdzie. Tutaj zobaczcie, też jest dosyć gruba ta kłódka, ale nie grubsza niż tamta druga, na pewno grubsza niż trzecia. Wykonanie tej kłódki, no widać, że solidne i też ten materiał jest troszeczkę bardziej plastyczny, elastyczny, przez co nie pęka tak od razu, ale oczywiście po 2-2-3 musiał się już ugiąć, zresztą breneka go też mocno rozwaliła, w tym miejscu już dostał. I tak to właśnie wygląda. Zakończyliśmy nasz test na tej ostatniej kłódce. Oczywiście rozwalona. Wytrzymałość ocencie sami tych wszystkich kłódek. Ja tam mam sobie jakieś przemyślenia. Ta druga mnie zaskoczyła, bo naprawdę trzeba było do niej strzelać chyba ze wszystkiego, co miałem. No i mamy pozostałości kłódek po zetknięciu z różnymi kalibrami, które dzisiaj dla was przygotowałem. Mam nadzieję, że bawiliście się co najmniej tak dobrze jak ja, tworząc dla was ten materiał. Jeśli tak, to dajcie łapkę w górę. Napiszcie coś w komentarzach, jeśli macie jakieś pytania czy sugestie dotyczące właśnie tego testu na kłódkach. A jeśli jesteście pierwszy raz na naszym kanale, to zróbcie sobie przyjemność i dajcie suba. Wtedy będziecie mieli możliwość oglądać właśnie takie testy zniszczeniowe, jak dzisiaj dla was przygotowałem. Dzięki i do następnego odcinka. Cześć!